Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Strasznie dużo niewiarygodnych zbiegów okoliczności i nieprawdopodobnych przypadków nagromadziło się wokół afery związanej z panem Grzegorzem Braunem, gaśnicą i świecami hanukowymi w Sejmie. Jest ich takie zatrzęsienie, że dosłownie, drodzy Państwo, no wydaje się praktycznie niemożliwe, że coś tutaj nie było mieszane. Zacznijmy od czystej rozgrzewki. Drodzy Państwo, ta pani, która od jakiegoś czasu jest już bohaterką memów, gdyż tak dużo biegała po różnych miejscach, gdzie byli dziennikarze i udzielała tak wielu wywiadów mediom, będąc no, cała na biało. Drodzy Państwo, jak twierdzi Gazeta Wyborcza, tutaj cytat, Braun zaatakował ją gaśnicą. Straciłam przytomność i trafiłam do szpitala. I teraz jest zasadnicze pytanie, drodzy Państwo. Czy ta pani doktor trafiła do szpitala zanim biegała po mediach w Sejmie i udzielała im bardzo licznych wywiadów, czy po? Bo jeśli trafiła do szpitala, jeśli straciła przytomność, potem trafiła do szpitala i wróciła do Sejmu udzielać tych wywiadów mediom, to nasz system opieki zdrowotnej z jednej strony jest niesamowicie wręcz wydajny, no bo dali radę ją ocucić, sprawdzić, że nic jej nie jest, jeszcze odwieźć do Sejmu w kilkanaście minut. Ale z drugiej strony to straszne flejtuchy, bo kobieciny nie wymyli. Natomiast jeśli, drodzy Państwo, ta pani straciła przytomność i trafiła do szpitala po tym, jak udzielała tak licznych i długich wypowiedzi różnym mediom, no to strasznie kiepski z niej lekarz, no bo chyba powinna była czuć, że coś jest z nią nie tak i od razu udać się do szpitala, a nie wyglądać na całkowicie zdrową, w dobrej kondycji, której nic nie dolega i jest w stanie konfrontować się z mediami, udzielając bardzo licznych wypowiedzi, wręcz powiedziałbym takich bardzo mocno emocjonalnych, no a jednak przecież trafiła potem do szpitala. No to raczej, nie wiem, tak z opóźnieniem trafiła do szpitala. Bardzo, bardzo dziwne. Ale drodzy Państwo, to była rozgrzewka od rozgrzewki. Ciekawie robi się, jak zdamy sobie sprawę z tego, że pani doktora, w zasadzie lekarz medycyny Magdalena Grudzińska-Adamczyk, bo to jest dokładnie ta pani, jest specjalistą epidemiologiem PZU Zdrowie i brała udział w aktywnej promocji szczepień. Na przykład, drodzy Państwo, 6 maja 2021 roku była jedną z gościń, prowadzącyń, prelegiń, nie wiem jak to się teraz w tej nowomowie mówi, webinarium na temat szczepienia przeciw COVID-19. Zaczynacie czaić, drodzy Państwo? Z jednej strony Grzegorz Braun, znany z tego, że ma dorąbioną gębę antyszczepionkowca, wiecie, Norymberga 2.0, sprzeciw wobec szczepień, sprzeciw wobec obostrzeń. Z drugiej strony lekarka aktywnie zaangażowana w promocję szczepień. I to akurat teraz, gdy przecież ruszyła nowa fala szczepień na COVID-19, na Krakena, która cieszy się bardzo dziwną popularnością, bo według mediów ludzie nie mogą się zaszczepić, a chcą, bo nie ma szczepionek. A według tego, co się mówi na mieście, to ludzie nie mogą, się nie szczepią, bo nie bardzo chcą, a nie bardzo chcą, bo mają doświadczenie życiowe z poprzednimi dawkami lub bez tych dawek i całkiem dobrze się mają i nie czują potrzeby. I wiecie, to takie bardzo wygodne, nie? Teraz jak ktoś będzie na przykład chciał mówić, że no tutaj może te szczepienia, to jednak wiecie, rozumiecie, ta lista niepożądanych odczynów bardzo się wydłużyła od tego czasu, gdy twierdzono, że były skuteczne i bezpieczne. Tam pojawiły się m.in. zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego i cała masa innych, czasem nawet gorszych chorób. No to teraz usłyszy, co ty antyszczepie i może jeszcze weź jak Braun gaśnicę i zaatakuj biedną małą lekareczkę. Bardzo, drodzy Państwo,
ciekawe, ale wokół tej, drodzy Państwo, akcji z panem Grzegorzem Braunem i nazwijmy to takim wątkiem szczepiennym, no to ta pani to jest mały Miki, bo okazuje się, że tam generalnie bardzo dużo ludzi, bardzo mocno zaangażowanych w promocję magicznych eliksirów się pojawiło. Drodzy Państwo, między innymi pamiętacie tego pana, który jeszcze niedawno zasłynął właśnie głównie jako ekspert od zarazy oraz komunikacji z osobami podłączonymi pod respiratory, które to około osoby rzekomo mówiły mu, że mimo tego, że prawdopodobnie umrą, no bo są w takim stanie, że podłączono je pod respiratory, to i tak się cieszą, że przyjęły preparat, bo przynajmniej mają takie poczucie, że zrobiły wszystko, co tylko mogą, żeby się ochronić. Nie wiem, co to jest bardziej niewiarygodne w tej wersji, czy to, że osoby, które mimo tego, że przyjęły preparat, który miał być skuteczny, no odchodzą z tego świata i nie pomstują, tylko się cieszą, czy też takie osoby, które z rurą w ustach zdecydowały się z panem doktorem rozmawiać. No to okazuje się, że teraz pan doktor Paweł Grzesiowski z eksperta od rozmów z osobami podłączonymi pod respirator i od zarazy stał się ekspertem od używania gaśnicy i kwestii prawnych. I tutaj mamy taki tweet pana Pawła Grzesiowskiego. Drodzy Państwo, z 12 grudnia z godziny 18:51 użycie gaśnicy proszkowej w pobliżu ludzi grozi poważnym podrażnieniem oczu i dróg oddechowych, szczególnie gdy dotyczy to dzieci. Świadome użycie takiej gaśnicy w zamkniętym i zatłoczonym pomieszczeniu powinno być traktowane na równi z aktem terroryzmu i oznaczony Szymon Hołownia. Drodzy Państwo, także na liście specjalizacji pana doktora doszło również prawoznawstwo. Pan doktor po prostu został też prawnikiem, który idealnie klasyfikuje stany faktyczne do stanów prawnych. Drodzy Państwo, pan akt terroru. No, pan Szymon Hołownia chyba jednak nie skorzystał z rad eksperta, bo jak wymieniał te paragrafy, z których pana Grzegorza Brauna będzie tam ścigała prokuratura, to terroryzmu jednak nie uwzględnił, drodzy Państwo, ale spokojnie, terroryzm też się, drodzy Państwo, pojawia tutaj, drodzy Państwo, tu. Drodzy Państwo, to jest tweet, który pojawił się na koncie pana Jacka Świeka, bardzo bliskiego współpracownika Grzegorza Brauna i kandydata Konfederacji na senatora w ostatnich wyborach. W sieci zachowało się pełno wspólnych materiałów wyborczych z Grzegorzem Braunem, z innymi topowymi politykami Konfederacji, zarówno takich w formie wideo, ze wspólnych akcji, imprez, eventów, jak i takich graficznych. I drodzy Państwo, na tym koncie pojawił się wpis jutro, czyli dzisiaj, bo to jest wpis z wczoraj, jutro o godzinie 16:01 w Kancelaria Sejmu wybuchnie bomba. Menora chanukowa wyloci w powietrze wraz z zapalającymi. To będzie mega wydarzenie. Do zobaczenia. No, drodzy Państwo, to już jest ostra zapowiedź zamachu terrorystycznego. Czy ten współpracownik Grzegorza Brauna, mówiąc kolokwialnie, oszalał? Przecież za takie rzeczy to się idzie siedzieć. No i tu się robi bardzo ciekawie, ale to, drodzy Państwo, dopiero początek tych dziwnych przypadków, albowiem pan tutaj, do którego to konto należy, czyli pan Jacek Świeka, twierdzi, że to nie pisał. O, tutaj zobaczcie, tu macie screen z zawiadomienia złożonego na komendzie policji w Rzeszowie. Tutaj jest potwierdzenie złożenia zawiadomienia i pan Jacek twierdzi, że po prostu ktoś mu się wziął i włamał na to konto. Czyli, drodzy Państwo, to bardzo ciekawa sprawa. Mamy dwie możliwości. Albo panu Jackowi wierzymy i wtedy robi się naprawdę creepy, bo tutaj jakaś, nie wiem, służba, hakerzy, wykorzystuje fakt, że jest w tym momencie niezła nagonka antysemicka na Polskę i próbuje zrobić z nas, no, próbuje to wykorzystać, prawda? Włamuje się facetowi
na konto, przejmuje to konto i robi robotę, która ewidentnie skrzywdzi Polskę i Polaków, bo to już się bardzo szeroko rozeszło. To, że ten pan Jacek był uprzejmy zgłosić to na policję i twierdzi, że to nie jego konto, to prawdopodobnie jako jedno z pierwszych, a może w ogóle, znaczy w chwili, w której kręcę tego vloga, to jestem pierwszym człowiekiem z jakimiś sensownymi zasięgami, który w ogóle to nagłaśnia. Żadne medium głównego nurtu w chwili, w której o tym piszę, o tym nie powiedziało, ba, nie powiedzieli o tym nawet żadni politycy Konfederacji. Nie ma tego nigdzie w sieci, w której, w chwili, w której to mówię, a zwłaszcza politycy Konfederacji, to powinni to nagłaśniać. Słuchajcie, to nie nasz człowiek, ktoś mu się włamał na konto. Powinni kolesiowi pomóc, nie? No, nawet jeśli nie z przyzwoitości, to dla swojego dobra, no bo skoro to jest ich kandydat na senatora, bliski ziom Grzegorza Brauna, który przecież ciągle jest w konfunii, tylko jest zawieszony w prawach członka klubu i nie może występować publicznie, ale ciągle jest nawet członkiem klubu parlamentarnego konfunii, no to jak jego bliski ziomal zapowiada zamach terrorystyczny w Sejmie, to jakby w interesie polityków konfy jest powiedzieć, nie, to nie on, on jest ofiarą. Ktoś mu się włamał na konto. Ktoś przejął mu to konto i ktoś takie rzeczy postował, nie? Nic na ten temat nie piszą. No, albo druga opcja. No, drodzy Państwo, jednak nikt mu się nie włamał na konto. On naprawdę to pisał. A teraz tylko robi taką ściemę, że ktoś mu się na te konto włamał. Ale to by oznaczało, że facet jest wariatem. Chyba inaczej by tego nie można było nazwać, bo zwłaszcza w ogóle grozić zamachem bombowym, no to trzeba być porypanym, bo to masz wjazd z policji o 6 rano na 100%, a w sytuacji takiej, gdy robi to polityk i to jeszcze dzień czy dwa dni, zależy jak liczyć, po akcji z Grzegorzem Braunem, Menorem i tak dalej, no to już totalnie przerąbane. Więc albo mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ktoś się temu politykowi naprawdę wpierdzielił na konto, albo mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ważne stanowiska w Konfederacji zajmowali ludzie tak chorzy z nienawiści, że dosłownie wariaci. Jedno z dwóch. I teraz, co się robi dalej? Szczerze mówiąc, nie wierzę w to, że można być aż tak szalonym, więc powiem szczerze, że ja nawet bym się przychylał do... Znaczy, ja bym bardzo... zanim bym osądził, to bym sprawdził, czy rzeczywiście się potwierdzi ta wersja, że facetowi włamali się na konto. Może się mylę, może za bardzo wierzę w ludzi, ale nie wydaje mi się, że można być aż tak porypanym, po prostu aż tak głupim. No bo taki post w takiej sytuacji to jest murowana odsiadka. No nie wierzę w to, że ktoś coś takiego napisał. Pan Jacek, poza tym, że... poza tym, drodzy Państwo, że no... zgłosił to na policję, z czego jest potwierdzenie w postaci tego dokumentu, to nagrał również filmik, który wrzucił na swoje konto facebookowe, tylko ponieważ politycy konfy w ogóle mu nie pomagają w propagacji tego, to jest przez cały świat uznawany za winny. Zaraz będziemy sobie czytać, co media głównego nurtu o tym piszą. To już poszło nie tylko w Polskę, to już, drodzy Państwo, na zachód poszło. A ten jego filmik to prawie nikt nie obejrzał. W chwili, w której, drodzy Państwo, ja go zgrywam, to on ma 20 reakcji, z których większość to haha, nikt mu nie wierzy. Posłuchajmy, co on ma do powiedzenia. Dobry wieczór, szczęść Boże. Szanowni Państwo, jestem przed komisariatem policji miejskiej w Rzeszowie. O, tutaj za mną jest tablica. Byłem tu dzisiaj, właśnie wyszedłem, byłem tutaj, żeby zgłosić włamanie na moje konto Twitter. Ktoś się włamał na moje konto i publikował wpis sugerujący, że jutro wybuchnie bomba w Sejmie. Nie byłem to ja. Ktoś w moim imieniu to opublikował po włamaniu na moje konto. Sprawa została zgłoszona tutaj na policję i policja będzie badać, jak to się stało. Natomiast chcę jasno powiedzieć, że nie mam z tym nic wspólnego. Konto zostało moje zablokowane, twitterowe, więc nie mogę tam opublikować też tego, że to nie ja. Zostało przejęte moje konto, po prostu, twitterowe.
Sprawa jest bardzo dziwna, no, wygląda na to, że ktoś chce po prostu zniszczyć Konfederację. Mam nadzieję, że sprawa się wyjaśni. Pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego. I tu, drodzy Państwo, szczególnie wzruszająca jest ta końcówka, gdzie pan Jacek wykazuje się troską o dobro Konfederacji. Dlaczego to jest wzruszające? Ano dlatego, że komentarz, który, drodzy Państwo, widnieje, to jest jeden z 13 komentarzy. Te pozostałe tego pana, przepraszam za wrażenie, wyzywają. Dlatego pozwoliłem sobie je nie pokazywać, bo YouTube nie lubi wulgaryzmów. Widzimy ten sam ostatni. Pana Piotra Waredyka. Pańscy koledzy z Konfederacji, w nawiasie, która zablokowała mnie za... jeszcze raz. Pańscy koledzy z Konfederacji, która zablokowała mnie na swojej stronie Facebook za pokazanie screenów z głosowania za Witek i Hołownią na wicemarszałka Sejmu, za Hołownią to chyba na marszałka, ale nieważne, oraz moich znajomych na X-ie Twitterze za skrytykowanie postawy wobec Grzegorza Brauna, chyba już na panu postawili kreskę. Bo wygląda to tak, jakby się od pana odwrócili. No chyba, że i Zajączkowskiej się ktoś włamał na konto. No właśnie, drodzy Państwo, i tu mamy drugą bardzo ciekawą sytuację, bo rzeczywiście, albo Ewie Zajączkowskiej Hernik ktoś się włamał na konto, albo, i tutaj spójrzmy, drodzy Państwo, rzecznik prasowy Konfederacji. To nie jest osoba byle kto, to nie jest tam jakaś ładnie wyglądająca kobitka, która tak po prostu sobie ładnie wygląda. Nie. To jest, drodzy Państwo, osoba funkcyjna w Konfunii. Specjalistka od komunikacji. Rzecznik prasowy Konfederacji. Rzecznik prasowy Konfederacji w oficjalnym twecie, na oficjalnym koncie rzecznika prasowego Konfederacji, który w chwili, w której to zgrywam, rozszedł się już prawie w 200 tysiącach wyświetleń, twierdzi, że tego pana nie zna. Czajcie? Facet mówi, że to, co się stało, że te posty, które się tam pojawiły, to jest atak na Konfederację i on się jest zatroskany o los Konfederacji, a rzeczniczka prasowa Konfederacji twierdzi, że typa nie zna. Zobaczcie. Pan Jacek Ćwienka nie jest działaczem Konfederacji oraz został wykluczony z Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Nie ma żadnych związków z Konfederacją. No. Nie ma żadnych związków, tylko był ich kandydatem na senatora, ale nie, to żadnych związków, kurde. Sprawą jego wpisów powinny zająć się organy ścigania. Wiecie, to ten wpis Ewy Zajączkowskiej-Hernik to jest według mojej opinii szczyt Konfederacji, w ogóle szczyt korwinistów. Czyli wykorzystujemy ludzi, jak się tylko da, niech nam robią kampanię, niech wydają na to pieniądze, co się tylko da, ale jeśli przez to, że mają z nami jakiekolwiek związki, popadną w kłopoty, to ich kopiemy w tyłek. To jest jeden z powodów, dla których nie chcę kompletnie mieć nic wspólnego z tymi ludźmi, bo takie podejście do ludzi, to pamiętam w partii Korwin i całej masie różnych ludzi i pani Ewa Zajączkowska chyba teraz tego nie powie, no bo znowu się z tymi ludźmi związała, ale ja pamiętam, co mówiła w 2015, 16, 17 roku, po tym jak, jakby to powiedzieć, jak trochę jej się życie załamało, bo no, myślała, że będzie posłanką, a nie była. I zdaje się, że też dopóki Przemek Wipler nie wziął jej z powrotem do tego środowiska, no to różnie było. Drodzy Państwo, to jest kwintesencja Konfy. Jesteś Konfie potrzebny, dawaj z siebie Konfie, co się tylko da. Bo wiadomo, jesteś takim kandydatem, no to z jednej strony musisz poświęcać czas, z drugiej strony pieniądze. Partia ci prawie nic nie funduje, jeśli nie jesteś w jakiejś tam totalnej topce, sam to musisz wszystko robić. Tracisz kasę, tracisz czas i jesteś wystawiony na strzała. Bo przy założeniu, że temu panu rzeczywiście ktoś się włamał na konto, ja nie rozstrzygam, to rozstrzygnie policja. Ale co, albo ktoś mu się włamał, albo on jest szalony. Jeśli jest szalony, to wypadałoby powiedzieć, ten pan jest szalony. Jeśli ktoś mu się włamał, no to wypadałoby mu pomóc. Bo ktoś mu się włamał, nie dlatego, że jest anonimową osobą, tylko dlatego, że jest powiązany z Konfederacją i z Braunem.
On jest... Jeśli ktoś mu się włamał, to nie temu panu Jackowi, tylko bliskiemu współpracownikowi Brauna i kandydatowi na senatora Konfederacji. Bo taki wpis anonimowego człowieka na nikim nie zrobiłby wrażenia. Taki wpis polityka Konfederacji układa się w całą narrację. I jeśli rzeczywiście ktoś mu się włamał, to wypadałoby mu pomóc. Oni go kopią w dupę dla własnych partyjnych korzyści. W dodatku, drodzy Państwo, nieudolnie. I poczytajmy sobie tutaj komentarze, które są po prostu rozbrajające. Drodzy Państwo, ostatnia prosta. O, typ nie obserwuje, ale on mnie chyba hejtuje, więc nie wiem, czy go pozdrawić. Pozdrowię, może przestanie hejtować. A nawet jak nie przestanie, to i tak pozdrawiam. Pani Ewo, domyślam się, jak to jest być rzecznikiem partii politycznej, ale czy można w końcu podjąć jakąś męską decyzję o wyrzuceniu Brauna oraz jego ludzi? Ile można tak szkodzić? To już drugi dzień z rzędu. Wiem, że będzie strata posłów, ale będzie mniej nerwowo i więcej spokoju. Warto to rozważyć. Dobrej nocy. Tutaj rozumiem, że są... ktoś, kto tam każe się napić wody, żałosny typ, rodem z gimnazjum i tak dalej. Wróćmy do tych posłów tutaj. Sprawą jego wpisów powinni zająć się organy ścigania. To jeszcze nie zgłosiliście? Nie chcecie robić problemów waszemu kandydatowi na senatora? Partia bezjajecznych chłopców w krótkich spodenkach. No nie, i również jajecznych pań w krótkich spódniczkach. Czyli prowokator? Rosyjska piąta kolumna z Konfederacji zerwała się ze smyczy i jest poza kontrolą. Tego pożaru już nie ugasicie. I tu się zaczyna robić najciekawiej. Przepraszam, nie znam tej czcionki, nie wiem, kto to jest. Przepraszam, generał dywizji troli. Jakiś śmieszek. Nikt nie zna gościa, potwierdzam. I tu jest jeden z materiałów propagandowych. Klub Konfederacji CI, Konfederacja Korony Polskiej, ale to jest klub tej dużej konfederacji, tak? Majówka z Konfederacją. Na spotkanie z Grzegorzem Braunem i Karoliną Pikułą zaprasza Jacek Święka. Czyli widać, że tam facet organizował jakieś majówki, pikniki, hajsiwo było wykładane. 14 maja 2023, niedziela, godzina 19, rynek. No jasne, Święka, tylko przechodził przypadkiem i jakoś tak się w kadr załapał. Wy tak na serio? Pan Lucek, mam dziwne wrażenie, że pani kłamie. Uśmieszek. Kafa, kompletnie plus dzięki. I tutaj jest zacytowane. Dalej go nie usunęli ze strony głównej. To są mistrzowie. Czyli, drodzy Państwo, no, odcinają się od faceta, twierdzą, że wyrzucony, nie znają go, a dalej jego zdjęcie siedzi na stronie głównej. A może pan Jacek to artysta? Podaję dalej. I to jest ktoś, kogo zablokowałem, więc niech się pierdzieli. Warto zauważyć, że pan Braun żyje jakimiś mitami i w ogóle mnie kłamał u Marcin Rola. I według mnie kłamał u Marcin Rola 89. Proszę Państwa, nie będę tego puszczał, bo jeszcze potem się do mnie Marcin Rola przychrzani o prawa autorskie. Bogumił Sztacheta. Tak tylko nieśmiało zapytam. Ewa, na co ci to było? Konrad Wernicki z tygodnika Solidarność. Życie rzecznika, rzecznika Konfederacji Bilajek. I to jakiś zmęczony facet. To już nie happening i ekspresja. Potem są wstawiane jakieś materiały takie, jakby to powiedzieć, polityczne chyba, agitacyjne. Konfederacja, spotkanie otwarte. Jacek Ćwienka, kandydat na senatora, numer 55, to jest numer okręgu. Karolina Pikuła, numer 30. Krzysztof Wiśniowski, numer 27, w Dębicy. I znowu logo Konfunii. Potem mamy Pikuła i Braun dla Podkarpacia. Zaprasza Jacek Ćwienka, kandydat na senatora. I tutaj rozumiem, że ta pani Pikuła, zakładam, że to jest pani Pikuła, była na liście
30, czyli ostatnia, a pan Brown był pierwszy. No i tutaj jeszcze jest pan Pikuła na senatora. On zaprasza, czyli rozumiem, że to on organizuje. Tak, w ogóle żadnych związków. I tu jest strona, rozumiem, z PKW, gdzie numer na liście pierwszy. Kandydat nie uzyskał mandatu. Zawód teolog, o ciekawe. Miejscowość zamieszkania Rzeszów. Przynależność do partii politycznej lub poparcie. Członek partii politycznej. Konfederacja Korony Polskiej. Oświadczenie lustracyjne, kreseczka, numer na liście 1, Komitet Wyborczy, Konfederacja Wolność i Niepodległość. No i drodzy Państwo, tutaj jest to, tutaj jest ten screen, który tam dalej był podawany, tak? Przecież to Wasz program ma związki z Konfederacją, gdyż był Waszym kandydatem na senatora. Kiedy? Bo jeszcze 2 miesiące temu był kandydatem partii Grzegorza Brauna na senatora. Pani Ewo, czy nosi pani trzecie nazwisko Dziwisz? Bo to dość dziwne tłumaczenie w stylu nie wiem, nie znam, nie kojarzę. Potem, no rzeczywiście, żadnych związków z Konfederacją. Przechodził obok akurat. No rzeczywiście, tutaj sobie stoi za panem Grzegorzem Braunem. Braun w Mielcu przedstawił kandydata na senatora. No i zakładam, że to jest on. No to musiał być jakiś taki dobry kandydat, skoro aż sam pan Grzesiu Braun go przedstawiał. To jakim cudem znalazł się na waszych listach wyborczych? Komentuje pani z tym samym kpiącym uśmiechem, co eksces Brauna. To nie był jednak kpening? To uczucie, jak wydawało ci się, że obejmując stanowisko rzecznika udało ci się złapać świetną fuchę, a potem uświadamiasz sobie, dlaczego nikt inny jej nie chciał. Za 4 lata, zanim wpiszecie kogoś na swoje listy wyborcze, to go psychiatrycznie przebadajcie. Chociaż nie, bo po ostatnich ekscesach obawiam się, że możecie wszystkich okręgów nie obsadzić. A on o tym wie? I tutaj jest taka informacja, Jacek Ćwięka, to jest ten jego nick, kandydat na Sejm RP, Konfederacja Korony Polskiej, PL jest jedna, AD, że Polska jest jedna? Od Polski jest jednej też? Kiedy został wykluczony? 2 miesiące temu kandydował do Senatu z listy Konfederacji jako kandydat Korony. Jestem przekonany, że decyzję o jego wywaleniu podjęli jakoś tak w nocy, tylko być może zapomnieli komuś powiedzieć. No, albo nie powiedzieli, no. Drodzy Państwo, no. Słuchajcie, to jest tweet z godziny 10:46 w nocy, no. Cała ta jazda z tym wpisem rzekomo odbyła się niewiele wcześniej. Teraz, drodzy Państwo, mamy tylko dwie możliwości. Albo na listach Konfunii był facet, który jest po prostu nieobliczalny i niepoczytalny. I Konfunia naprawdę ma problem z tym, z kim się zadaje. Albo rzeczywiście ktoś temu panu się włamał na Twitterowe konto. I to znaczy, że po prostu no, Konfa nadal wykorzystuje ludzi, a jak przez to, że mają z nimi związek, stają się celem ataku, to Konfederacja się wypina i zostawia ludzi samych sobie. Jedno z dwóch, tak czy siak, powiedziałbym to, dobrze to o Konfederacji nie świadczy, a nawet powiedziałbym bardzo, bardzo źle. Ja bym powiedział jednak, że no, jak już powiedziałem wcześniej, ja nie wierzę w to, że można być aż tak szalonym. Sądzę, że temu kolesiowi się naprawdę włamali. I dlatego to przedstawiam jako kolejny dziwny przypadek. Zaraz po tym właśnie, kto się tam pojawiał, w jakich sytuacjach i tak dalej. Ale drodzy Państwo, to mniej tych przypadków. Drodzy Państwo, zobaczcie sobie na wpis takiego pana Toma, który bardzo dobrze zwrócił uwagę na jedną rzecz. Czy ktoś zwrócił uwagę na drobny szczegół? Kto przyniósł gaśnicę w plecaku na to zaplecze holu Sejmu i skąd się tam wzięła gaśnica wzięła gotowa do kręcenia ekipa z telefonami? Przypadek? Wariat B? Nie sądzę. I tutaj, drodzy Państwo, rzeczywiście, to jest teczka Grzegorza Brauna, ale tutaj, drodzy Państwo, w tym ktoś mu przyniósł gaśnicę. Drodzy Państwo, te gaśnice w Sejmie, to one się tak nie walają w korytarzu, tam za drzwiami i tak dalej. Tu normalnie nie ma gaśnicy.
Ktoś Grzegorzowi Braunowi tą gaśnicę tu przywiózł. Przyniósł. Wiecie, jest taki film Miś. I tam jest taka scena, gdzie kacyk PZPR-owski mówi, że ładuje się do kogoś do mieszkania z tragarzami i każe tym tragarzom wynosić meble. Tak, Miś? Chyba Miś, albo Alternatywy 4. Kurde, już nie pamiętam. W każdym razie, jakiś z filmów Barei. Kacyk PZPR-owski z tragarzami ładuje się kolesiowi do domu i mu wynosi meble. No i mówi, że przypadkiem przechodzili. Z tragarzami przypadkiem przechodzili. Tak samo tutaj, drodzy Państwo. Spontaniczna akcja Grzegorza Brauna z gaśnicą, którą spontanicznie wcześniej ktoś mu przyniósł i spontanicznie czekała tam na niego ekipa gotowa do kręcenia. Bo zwróćcie uwagę na ten filmik, który jest też u mnie na pierwszym moim filmie. Zadziwiająco, drodzy Państwo, cała ta akcja Grzegorza Brauna została nakręcona od samego początku do samego końca. Tam jest praktycznie master shotem, czyli tak zwanym jednym ujęciem, drodzy Państwo, bez trzęsienia, bez niczego, kręcony odkąd on bierze tą kamerę, tą gaśnicę, robi to, co robi, aż do końca jak wychodzi. Drodzy Państwo, mi się zdarzało parę razy w życiu pracować jako operator kamery. Pociągnąć taką sytuację dynamiczną, stresową, żeby się ręka nie trzęsła, to naprawdę trzeba być mistrzem. To nie było tak, że to nakręcił jakiś typ przypadkowy telefonem. To kręcił ktoś, kto się na tym bardzo dobrze znał. Wygląda to, jakby to było kręcone pionowo telefonem. Może ten telefon był na tak zwanym gimbalu. W każdym razie nie wygląda to przypadkowo. A już tym bardziej, kto tam Grzegorzowi Braunowi tą gaśnicę przyniósł. Bardzo ciekawe, drodzy Państwo. I tam jest dużo więcej, drodzy Państwo, takich pytań, ale najbardziej mnie to dziwi, że wiecie, tam był rabin, tam byli przedstawiciele gminy, tam było bardzo wielu ludzi, a pan Braun został zaatakowany akurat przez lekarkę zaangażowaną w promocję szczepień. Pan Braun, który ma łatkę antyszczepionkowca. Ja pana, broń Boże, pana Brauna nie atakuję za to, że sprzeciwiał się przymusowi szczepień. Akurat za to, to nawet go to dobrze robił, tak? Ja też się sprzeciwiałem przymusowi. Tylko, że łatkę ma antyszczepa, tak? I teraz powiedzą, nie tylko, że Polak zaatakował Żydówkę, że skrajna prawica zaatakowała wyznawców judaizmu, ale powiedzą też, że antyszczepionkowiec zaatakował lekarkę zaangażowaną w promocję szczepień. Akurat teraz, gdy wciskają nam kolejną dawkę i jest bardzo wiele, bardzo dużych znaków zapytania. Na przykład, jakim cudem Kraken, który został zaanonsowany w zeszłym roku, który według mediów był wariantem dominującym już w styczniu 2023, czyli rok temu, potem został wyparty przez inne warianty, o czym też informowały media głównego nurtu. Nagle znowu stał się dominujący, akurat wtedy, gdy ogłoszono, że PiS kupił szczepionkę na wariant Kraken. Jak to miło ze strony tego Krakena, że powrócił akurat teraz, gdy zaczynają szczepić na Krakena, no bo gdyby nie powrócił, gdyby był któryś z tych wariantów, którymi straszyli po Krakenie, to ludzie by powiedzieli, ej, ale po co mam się szczepić wariantem na Krakena? Jak jest nowy wariant? Dajcie preparat na nowy wariant. A nie macie? No to może ja tego nie będę robił, jak macie na wariant sprzed roku. I nagle, drodzy Państwo, Kraken powrócił. To jest dopiero przypadek. Pozdrawiam Was, drodzy Państwo. Trzymajcie się. Do zobaczenia i pa. Ach, jeszcze jedno, bo zapomniałem. Reakcja gminy wyznaniowej. Jeśli dobrze research zrobiłem, to z Łodzi. No, wyglądają jakby całą tą sytuację świętowali. Dlaczego? To bardzo dobre pytanie, ale na nią odpowiedź
macie we vlogu, do którego link znajduje się w pierwszej linii opisu, także polecam, żebyście Państwo kliknęli. Tam jest cały długi materiał, który zwraca uwagę na bardzo wiele bardzo ciekawych kwestii, bardziej politycznych, geopolitycznych, tego, co się działo w Unii Europejskiej. No bo chyba widzicie Państwo, że ta reakcja to albo wyraz niesamowitego wręcz dystansu, no ale wygląda jakby to było świętowanie. Gmina wyznaniowa, jeśli dobrze zrobiłem research, z Polski, z Łodzi.